Witam wszystkich serdecznie na kolejnym gniocie. Dzisiaj zaczniemy sobie od dania kurom jedzenia oczywiście. Dosypiemy tutaj kiszonej kapusty, bo mi została, więc was tutaj postawię. Dam tej kapusty trochę, znaczy chyba już całość tu wsypię. O, dobra. Teraz trzeba to wymieszać jakoś ładnie. Czy tak, żeby się po prostu wysypywało. Okej. Okay. Dobra. Tak po prostu. No i do tego im podsypiemy pszenicy. Ale dopiero za chwilę, bo co? No bo muszę im to wynieść. To jest ciężkie, bo jest kupa wody. Więc zaraz się włączę. Dobra, już to tutaj wszystko wygarnąłem. Teraz idziemy zobaczyć do kacznika. Co tam kaczak? Idziemy do kacznika zobaczyć. O, czy już wyschło? Bo tak zostawiłem otwarte, o, uchylone. Wiecie, że się nie może zamknąć. Ale też, żeby nie weszły. Czekajcie, ja teraz zahaczę. O, dobra. No i tutaj trzeba będzie otworzyć. O, o. Ty, no i prawie wszystko wyschło. Cieplutko tu jest, ze masakra. Czekajcie, ja tutaj wejdę. I tak, muszę tu zasilikonować. Tu wszystko jeszcze raz silikonem przejechać. Tu, tutaj gdzieś. I to zrobimy sobie za chwilę. Żeby był jeszcze po prostu dzień. Ale dobra. Czekajcie, tutaj wyjdę. No i tak, zostawiam tutaj uchylone, tak było. Więc to tutaj. No i dobra, zostawię uchylone. O, czekajcie, zobaczę. Tu? A tu zostawię, tak? Nie, to nie ma racji bytu. Dobra, zamykamy dwa. I tędy witamy, spada powietrze i powinno być dobrze. W środę jadę na targ, więc... Kaczek! Ty żeś się zabawił czymś. W środę jadę na targ, więc kupię kury. No i wtedy będą tutaj miały kwarantannę. Żeby nie wniosły nic do mojego stada. Podstawowego. Tego co teraz jest, nie? Garnek sobie weźmiemy. Okej. Tutaj. Proszę, żeby mi dobra, to jest trochę wody. O. Proszę bardzo. Tutaj, tutaj. O, tutaj fajnie. Mamy to zrobione. Idziemy teraz do kurnika. Zobaczyć co i jak. Dobra, to się wrócimy. No i sprawdźmy. Jajka zebrałem, gazy przynoszą ci. A nie, jedną jeszcze jest tutaj. Jedną już kotyczanki sobie wezmę, ale już tam nic więcej nie ma. Tego kaczmy jeszcze nie było, ale się pluje. Możemy sobie wybierać jajce, kurczę. O, tutaj. Tam nie ma. Ale wracam, to sobie zbieramy. Ale nie, nie ma nic więcej. Wystarczy, czy nie zbieramy. No i tam było. O, dobra. No i to mamy tutaj załatwione. Inkubator już nastawiłem. Jak wy to widzicie, to już jest drugi dzień inkubacji. Znaczy tak można by było powiedzieć, że pierwsze, bo nastawiłem koło 22, więc liczymy jako dzisiaj, czyli jako 15 marca, 21 dni, to muszę na kalendarzu policzyć. Czekajcie, no na kalendarzu sobie policzę, żebym się nie pomylił i zapiszę sobie datę, więc tutaj jeszcze nie zamknąłem tego. O, tu już farba schodzi. No i pasowałoby w szklarni podać, bo dzisiaj ciepło, to woda prawie wyparowała. A gorąco jest tu, że normalnie w krótkich spodniach i w krótkiej koszulce sobie można łazić w szklarni. Dobra, mamy wody. Tutaj borówki popodlewam też. Jedną wody koneczką.
Dobra, idę już kuraki zamknąć pewnie. Ale zanim je zamknę, to ja sobie paszę zrobię, bo mam tak grube rękawice. Taki mi dziadek, kurde, przywiózł. No i po prostu ten. Inne mam mokre i brudne strasznie. I musiałem te wziąć. One są dobre na zimę, ale do nagrywania są takie sobie. Czekajcie. Ta beczka waży ze 150 kg, ale spróbuję. Dobra, wygadać z tymi rękawicami, kurde. Dobra, nie będę was tym zanudzał, bo nawet nie mam jak was ustawić, więc jak tej tutaj pszenicy z owsem wsypię do beczki, to się włączy. Dobra, mamy już tutaj wsypane pasze dla kur. Tu niżej jest zboże. No i teraz trzeba tak wsypać. Krady pastelnej na pewno. Dobra, starczy. Tyle jej wsypałem. Mogę jeszcze w sumie troszkę. Tędy nie. Dobra. Zjedzą tu, zjedzą mnie, to nie, ta krada nie jest droga. No i co teraz? Kukurydza. Tylko nie mam mielonej niestety. Więc będzie zwykła taka. Wsypiemy trochę kukurydzy. Nazywa ten świder. Oh my god! Nic. Dobra. Wkładamy to tu. Chciałem tylko wam pokazać kurczaki. Już im będę tutaj zmieniał pudło jutro i wtedy wysprzątam wszystko.
Także dobra. Dam tylko jeszcze jedzenie. Już nie nagrywałem, bo miałem gości, więc... To by było na tyle z dzisiejszego gniota. Zapraszam jutro na 16:00 do następnego. No i cześć!